czwartek, 22 października, Trybunał Konstytucyjny wyda opinię dotyczącą legalności aborcji eugenicznej. Wyrok Trybunału może oznaczać, że każdego roku ponad 1000 dzieci zachowa szansę na życie. Nie wolno pozwolić, aby przeciągano sprawę jeszcze dłużej. Każdego dnia zabijane są niewinne dzieci, wyłącznie na podstawie podejrzenia, choroby lub wady genetycznej. Liczymy na to, że prawo stanie po stronie bezbronnych i stanie się tarczą dla życia. Konfederacja. Jesteśmy za życiem.